Witajcie, ja jestem Darkness, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraft na moim kanale. Lindowskich odcinków macie w prawym górnym rogu w playliście, która znajduje się w karcie. Także klikajcie i oglądajcie starsze filmy. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Ferajnie, może sobie trochę wyłączę czat, all chat off, dobra, bo... Słuchajcie, my tutaj czasami widzimy, co wy piszecie, ja sobie włączam czat i sobie tam czytam, no ale niestety podczas nagrania wolę mieć ten czat wyłączony w razie niektórych spamerów, więc tak, jak widzicie, w końcu mam tutaj villagera, w sensie mam farmera, tutaj mam też farmera i mam tutaj dwóch villagerów, no bo resztę zabiłem i całe szczęście, że ten mały mi jeszcze tutaj został. Dobra, tam jest jeszcze jakiś drugi, on też tam sobie kupiłem tutaj przetransportuję z powrotem do farmy. Więc ta farma teraz będzie działać niezależnie ode mnie, więc jest to fajne. Teraz co, jak mamy to farmera, to czas by w końcu skończyć tą naszą automatyczną farmę. Dlatego też właśnie teraz udamy się do domu i pójdziemy sobie po niezbędne budulce, tak myślę. W sensie, jak go tutaj przetransportuję łódką, myślę, że to będzie o wiele prostsze rozwiązanie, ale potrzebuję jeszcze trochę kobla jednak. Najpierw tą łódkę jeszcze muszę mieć, czyli trzeba ją sobie skraftować, więc no powiedzmy 5 nie będzie, bo to chyba z 5 akurat robi, więc no trafiłem idealnie. Słuchajcie, więc czas w końcu rozpocząć fazę realizacji, bo słuchajcie, w końcu po tylu odcinkach mamy farmera, jest to naprawdę dla mnie niezwykłe osiągnięcie. W sensie naprawdę taki dealer, on miał o wiele łatwiej, tak? Tutaj się chyba wszyscy zgodzimy, no bo zresztą pamiętacie, że u niego się zrespił wieśniak na jego live'ie i to jeszcze ja mu tego wieśniaka złapałem. U mnie takiego luzu już nie było, bo niestety ja musiałem swojego farmera, jakby to powiedzieć, no niestety, ale sam zdobyć. Zaraz, gdzie jestem? Na chwilę pokupię siltaczem, ale czy ja tutaj zakopałem to wejście? No tutaj, więc teraz tak, co musimy zrobić? Musimy zrobić tutaj tunel, tak? Potrzebujemy dużo tabliczek i dużo wody, dlatego że musimy mu zrobić windę do góry, która będzie się składała z wody. Mam nadzieję, że on nie utonie w tej windzie, bo jest niestety taka szansa, ale no nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się zaraz stanie. Więc oglądajcie do końca, wytrwajcie do końca. Jeżeli jeszcze jesteście w tym momencie, napiszcie, ale słodkie kurczaki. Dobra, a ja w tym momencie idę dalej. I tak, czego potrzebuję? Potrzebuję tabliczek. Ostatnio znaleźliśmy dużo tabliczek w poprzednim odcinku, bo były po całym moim domku w ogóle rozwieszone. Dalej nie wiem, kto to zrobił. Mam nadzieję, że taka sytuacja się tutaj nie powtórzy. Chociaż jeżeli są to tabliczki zrobione nie z moich przedmiotów, no to też jakoś ujdzie. No teraz tak. Trzeba zrobić to w taki sposób, że tutaj w ogóle zniszczymy to. Tutaj już mu damy tabliczkę, żeby potem się z tym nie męczyć chyba raczej, co nie? No. Tutaj będą i będziecie, słuchajcie, co dwie kratki robić kolejną tabliczkę. Czyli na to wypada, że tutaj będzie kolejna tabliczka. Myślę, że co dwie kratki będzie w stanie jakoś wpłynąć normalnie, bez uduszenia się. O nie, dobra. No ale musimy to, słuchajcie, też robić na bieżąco, więc weźmy sobie to tu. Na dole sobie zaleję to na końcu, by on mi jakoś tutaj nie uciekł. Okej, dobra, ale myślę, że on da jakoś radę tam z tabliczki na tabliczkę się przedostać. Tutaj też dwie kratki sobie zrobimy. Zalejemy to teraz wodą. Zrobimy jeszcze kolejne dwie. Tutaj też damy tabliczkę. I tutaj też to, słuchajcie, zalejemy wodą. Czyli to będzie, on będzie na tą wysokość tutaj sobie wpływał. Wszystko będzie git, villagerze? Tak, fajnie się tam bawisz, to świetnie. Teraz tak, jak on tutaj wpłynie, to on zapewne wypłynie w tą stronę. Dlatego też tutaj musimy zrobić sobie takie obramowanie, bo on mi stąd na pewno nie uciekł jakimś dziwnym sposobem. Zrobię to tak, tak, tak. Potem będę musiał to wszystko niszczyć. Już widzę, że mi się nie chce, ale no trudno, no. Czasami są takie chwile, kiedy czujesz się sam, jest na to sposób i ja go znam. Na wszystko co święte, więc zaklinam cię. Nie stój do mnie tyłem, nie otrącaj mnie. O, idealnie nam chyba starczyło tego. Jeżeli ktoś pamięta, z jakiej bajki nuciłem teraz piosenkę, to możecie napisać w komentarzu. Jestem ciekaw, czy kojarzycie jeszcze takie bajki, w sumie bardzo fajne bajki. Trzeba podkreślić. Dobra.
więc chyba możemy przystąpić do realizacji drugiej fazy naszego planu. Znaczy ostatniej. Ała. Dobra, żyję i mam się dobrze. Weźmiemy sobie stąd wodę, całe szczęście jeszcze na tą klatkę sięgamy. On tutaj widocznie chce się kochać z innymi villagerami, ale no niestety, ale nie jestem w stanie mu tutaj w tym pomóc. Zaczęło padać. No to zrobiło się bardzo niefajnie. Trzeba zniszczyć to. Wylać tutaj wodę. Bo można, tak można. Upsi. I teraz on płynie. Płynie do góry czy nie płynie? O nie. Chyba jednak nie płynie. Musimy więc tą wodę wziąć stąd. Teraz tak. Co może być jego przyczyną? Jak go tu przetransportować? A to jest pytanie. Aha, bo on się tutaj z tym, tak? I on po prostu nie chce na dół płynąć. No dobra, więc tutaj trzeba ci tą twoją miłość życiową zabić niestety. No co zrobię? No ja tutaj robię farmy, a nie dom socjalny, więc... Nie! Mój mieczyk! Ty! Mój mieczyk oddawaj! Okej. Teraz jakoś to... Dobra, wiecie co? Przetransportujemy ich tam na górę obydwóch. No uwaga, aha, bo tutaj nie można, tu, więc płyńcie. Bo popłyniecie? Płyniecie czy nie? Nie macie się teraz kochać! Dyjem! Co za głupie villagery, no ten zielony mi też wszystko zrąbał. Ewidentnie, zabiję cię zielony, no. Nienawidzę cię zielony. No i co miałem teraz zrobić? Trzeba zielonego zabić. Okej, dobra, udało się. Nice. No, chodź tu, płyń do góry. Czy ty możesz w ogóle płynąć do góry? O, czyli co jedną klatkę tylko, tak? No okej, słuchajcie, jakoś to zrobimy. Nie martw się, mój przyjacielu. Okej, tutaj teraz co zrobię? Wezmę wodę też stąd. Szybko, żeby on się nie udusił tylko. Wielka akcja transportowa. Żyjesz? Żyjesz. Huch. Dobra, jednak słuchajcie, wiecie co? Może trochę przebudujemy ten tunel, bo chyba zbyt dużo w tym momencie tutaj ryzykuję ewidentnie. Jeżeli będzie tutaj co jedną klatkę budowane, to będę o wiele bezpieczniejszy. No nie, znowu te serduszka, znowu... Mam nadzieję, że ty tam bierzesz oddech i się jakoś nie dusisz. Jeżeli zaczniesz się dusić, to ja się chyba uduszę. Dobra, wezmę sobie jeszcze stąd. Wodę szybciej spływaj. Więc tak. Pewnie ta byszka będzie tutaj. A jeszcze kolejna będzie tutaj. Okej, okay, teraz już będzie wszystko w takim razie. A wejdźmy sobie tutaj po tą wodę. No, szybciej. Teraz tak, trzeba zalepić z tej strony. Dobra, szefart, jedziemy do góry. Jedź do góry. Mam nadzieję, że polecisz do góry. Jesteś na górze. Jest dobrze. Teraz proszę mi stąd wyjść w ogóle z tego całego źródełka, okej. Jeszcze położę łódkę, ładnie do... O! Jest! Mamy go! Nice. Teraz tak, co trzeba zrobić? Czy tam jest... Dobra, tam jest ta bramka zamknięta, tak? No jest zamknięta chyba, więc tutaj nam raczej nikt nie wejdzie na górę już. Co mi się z tą głową dzieje? Nie wiem. Teraz tak, musimy mieć pobudulec i zamurować tą ścianę tutaj. On tutaj przyjdzie i jeszcze będzie dla nas pracował. Wow, jest to naprawdę już bardzo blisko naszego... osiągnięcia naszego celu jesteśmy. Więc idziemy tutaj. Teraz tobie zniszczę tą łódkę, szyfart. Mam nadzieję, że tobie nic nie będzie. Idź tam, stary. No to teraz mamy problem, bo ty... O, dobra, musisz iść jeszcze sam. Dobra. O, super, świetnie. Nice! Mamy to!
Wow, słuchajcie, mamy to. Świetnie. Teraz słuchajcie, popatrzcie, moja farma automatyczna w końcu będzie w pełni automatyczna. Śmialiście się ze mnie, mówiliście, że nie dam rady. Jednak widzicie, wszystko się udało. Uff. Teraz naprawdę muszę trochę odetchnąć, bo... Aż sam nie wiesz, że w końcu się udało, w końcu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ta farma... to było najtrudniejsze przedsięwzięcie w ogóle, za jakie się wziąłem w całej mojej minecraftowej karierze. Gdzie wiecie, no, zaczęło się tak niewinnie. Pamiętacie początki tej farmy? Ona powstawała prawie od początku serii tak naprawdę. I w końcu, po chyba 30 odcinkach, jest farma. Jest farma. I widzicie, wszystko póki co zapowiada się, że będzie super działać. Nie wiem, co on tutaj sadzi. Podejrzewam, że pewnie ziemniaki, bo w sumie tylko ziemniaki tam miał. Czemu tutaj tak ziemia coś... Czy tutaj jest tutaj nie ma wody. Dobra, więc to jest tutaj sprawca całego zamieszania. Pójdźmy tam po trochę wody na dół, bo tutaj widzicie, wszystko wysycha. Bardzo, bardzo ładnie tutaj jest ogólnie. Jak pada deszcz, jak nawet taka mgiełka delikatna gdzieś tutaj pojawia. Więc wychodzimy. Idziemy do naszego źródełka. Też przy okazji zaraz zrobię... Aha, wiem co. Trzeba włączyć im tutaj. Chcę się dać znowu dostęp do tego, by te villagery tam w końcu wpadały znowu. Na nowo. Więc tak. Mi się tutaj... Czy będą kłać? Nie wiem, czy farmer może się kłać. W razie czego jest tutaj jeszcze ten drugi. I tamten trzeci... Nie ma trzeciego. Dejem. No trudno, miejmy nadzieję, że ten młody tutaj przynajmniej będzie mógł coś zdziałać. Co my tu możemy teraz zrobić? Tak. Przyszedłem po wodę przede wszystkim. To jest to, na czym się zatrzymałem. Nie będę teraz tego niszczył, bo nie mam przy sobie żadnego normalnego kill-offa, a gumowym kill-offem nie mam zamiaru tego tutaj się pozbywać, bo mam obawy, że niestety, ale coś pójdzie niestety nie tak. Szefart, jak ci tutaj idzie? Szefard w ogóle, napiszcie w komentarzu, że to jest fajne imię dla villagera, Szefard. Wydaje mi się, że takie bardzo godne. No, jest świetnie. I teraz słuchajcie, jak działają villagery? Bo już to mówiłem raz, ale może osoby to nie wiedzą. Bo widzicie, on sobie tutaj teraz zbiera te ziemniaczki, tak? Ale on będzie tą farmę teraz cały czas rozbudowywał w taki sposób, w ogóle... Ja wiem co, ja może będę brał te ziemniaczki w ogóle, co? Bo ja nie chcę, by on mi ziemniaczki sadził. Ja chcę, by on mi sadził w ogóle zboże, dlatego też trzeba mu tutaj zasiać zboża dużo. Ziemniaki to jest trochę dalszy plan. Dobra, mamy dwa staki. Myślę, że dwa staki spokojnie tutaj wystarczą. Bo jak wiecie, on sobie tych ziemniaczków tak nie bierze znikąd. W sensie, on je ma, bo on je sobie zebrał wcześniej. Dobra, czy masz może z jej sadzonków? Chyba nie masz, nie? Dobra, tutaj może wkroczę ja. Zacznę te zboże tutaj sadzić, bo chciałem właśnie tutaj zboże rosło, bo w sumie nie widzę sensu, by inne tutaj mi rzeczy wyrastały za bardzo. Wow, jest to nasz wieśniak, nasz farmer. A jednak posadziłeś ziemniaczka, no. Ty buntowniku, ty. Mam nadzieję tylko, że te ziemniaczki tutaj nie będą zaraz przeważały w jakiś sposób dziwny, bo ja mówię, no chcę, żeby on tutaj głównie pszenicę sadził. Bo z pszenicy będę miał chlebki, plus będę mógł konie leczyć, więc jest to, na pewno mi na pszenicy tutaj zależy najbardziej. I tak, kontynuując moją myśl. Jeżeli, słuchajcie, bo wy pewnie macie teraz pewną obawę, że on to będzie zbierał i sobie zabierał. Problem w tym, że on ma swój ekwipunek, który także jest ograniczony. Więc jeżeli on w pewnym momencie będzie syty po prostu, już w końcu cała farma będzie zasadzona, bo on póki ma... Oczywiście sadzonki to je sadzi, jeżeli jest miejsce. Naprawdę, patrzcie, teraz nic nie robi, bo nie ma miejsca. Zaraz jakieś zboże wyrośnie, tak do 100%, on je zbierze, posadzi na nowo, no ale pamiętajcie, że w końcu nasionka będzie miał ich za dużo po prostu, już nawet nie będzie ich sadził, no bo ich nie będzie potem miał gdzie mieścić. W tym momencie ja będę tylko raz za czas poziom rozdźwignię, no i wtedy całe wyrośnięte zboże będzie sobie po prostu spływało tam do mnie legalnie, a on po prostu sobie będzie sadził na nowo to, no i tak to będzie wyglądało, taka trochę niekończąca się pętla. Wow.
Super, super, Szefart, cieszę się, że tu jesteś. Ja cię tutaj może zostawię, słuchaj, stary, pójdę sobie wyrzucić te nasionka, bo nasionek mam tak naprawdę za dużo. Nie widzę w ogóle żadnej sytuacji, której bym się one mogły jakoś, jakkolwiek przydać potem w przyszłości. O, a ja sobie tutaj będzie znakomicie, myślę, pracował. Świetnie, świetnie. Pójdźmy sobie po kilof. I trzeba będzie się pozbyć tamtej tuby, by inne villagery też tam, broń Boże, na górę nie wypływały, bo to już będzie chyba, myślę, problem. To dziś miałem patyki. Odłożyłem je i już ich nie ma. Cholera jasna, no. Tak one mi się szybko kończą, że naprawdę się z nimi nie wyrabiam. W takim razie nie będzie. Zrobimy sobie od razu dwa kilofy. Raz, dwa. Aha, jeszcze nie miałem patyków, to co ja robię w ogóle? Raz, dwa. Dobra, nice. Jest fajnie. No nie wiecie, jak to jest dla mnie ulga, że w takie, ojej, w końcu udało się, te jednak kilkadziesiąt odcinków nie poszło na marne. W końcu mamy tą farmę, jej. Teraz tak, trzeba będzie się na pewno pozbyć tej wody. Tylko... Tam na dole jakiś ten villager umiera. Tak? No tak, bo była bramka zamknięta, że teraz już ją możemy chyba w sumie zaraz otworzyć. Czy to był ten villager? Damn. Ale fail. Czy ja mam przy sobie dźwignię może? No nie mam. Co by tu zrobić? Ha. Czy wy się możecie między sobą rozmnażać? To jest chyba problem, że zabiłem z jednego wyśnieczka za dużo. Słuchajcie, no jakoś to w końcu rozwiążemy, co nie? W sensie... Sprawę, że... Masz te ziemniaczki. Tam nie ma żadnego małego villagera? No nie ma, no. Ewentualnie trzeba będzie tamtego z dołu tutaj przyciągnąć. No jakoś, słuchajcie, to będzie, no. Puff. Na razie mam tą myszą farmę. Ona jest najważniejsza. Bo to właśnie do niej dążyliśmy. Tam te villagery to jest... Trochę dalszy tor. Znaczy farmer tutaj może coś zdziałać? Czy też się może rozmnażać? No niby tak, no farmer to też człowiek, co nie? Znaczy to są osadnicy, nie ludzie, ale dobra. Ja jestem przed człowiekiem. O, tu jest człowiek. Tam są osadnicy. W ogóle to takie teraz straszne, co nie? W sensie zrobiłem sobie taki obóz niewolników tak naprawdę. I damn, może jeżeli gracie Minecrafta, to jest dla was taki codzienny widok, ale dla osoby, na przykład waszych rodziców, takie cześć Hubert, co robisz w Minecrafcie? A no wiesz, zrobiłem sobie farmę niewolników. To może takie być, się na nie popatrzy i takie, kurczę, a wiesz co, synku, ta gra na pewno jest dla ciebie. No, więc tak, tutaj jest wszystko już zrobione. Kurde, no niefortunnie strasznie z tym wyszło. Ten zombie chyba nie ma jak tam wejść środka, prawda? Prawda? No, prawda. Więc nie ma chyba się nimi co przejmować jakoś bardziej. Chwilimy sobie tutaj na górę. Zbiorę sobie silk touchem moje szkło, żeby ono się jakoś nie marnowało. Słuchajcie, wiecie co jest w ogóle fajne w tym silk touchu? No bo ja już wam to mówiłem chyba kiedyś, ale ja bardzo lubię glowstone'a. Znaczy to na pewno mówiłem, ale chodzi mi o drugą część zdania. No i... W związku z tym, co idzie, jeżeli mamy silk touch, no to będziemy też mieli łatwiej tego glowstone'a oczywiście zbierać, ponieważ silk touch nie będzie niszczył glowstone'a, w sensie, no, będzie niszczył, ale nie będzie sprawiał, że z glowstone'a wypadnie glowstone dust, tylko po prostu będzie zbierał cały blok, dzięki czemu, no, będzie szybciej trwał proces zbierania go. Patrzcie, jakie fajne gwiazdy w tym Minecrafcie, no, przybliżę to już może nie, ale... Nie, przybliżę to nie, ale tak normalnie to fajnie to wygląda, co nie? Wow. Ej, naprawdę, to są takie momenty, kiedy się rozglądacie w tym Minecraftie i myślicie, kurde, ale fajny w sumie ten świat. No, tak, to jest ewidentnie jeden z tych momentów, który przypomina o tym, że Minecraft jednak jest bardzo ładną grą. Poza tym, że składa się z pikseli sześcianów, to naprawdę, pomijając jej klimaty, zrobione zresztą specjalnie, w sensie z premedytacją całkowicie wytworzone, jest naprawdę bardzo ładną grą. Nie mówię tutaj też o shaderach, bo założę się, że pewnie wszystko by wyglądało tak samo super bez nich. Dobra. Kanał zniszczony. Może jedna... O! Mogą się kochać przecież.
To dobra. Pierwsze pytanie, czy Adrian będzie chciał Mariolkę? Jeżeli nie, no to się mówi trudno, ale coś mi się wydaje, że ich mówi będzie fajnie sobie rozkwitać. Dobra, wy się tutaj zabawiajcie, dzieci. Ja wam tutaj nie będę... Aha, no nie zabawiajcie, bo ja chcę mieć wasze dzieci, ja... To też jest straszne w ogóle, że ja te dzieci odbieram tym rodzicom i zmuszam ich do niewolniczej pracy, tak jak tutaj. O, i proszę bardzo, farma jest prawie cała zrobiona. Popatrzcie, teraz sobie klikam spust. To wszystko tutaj zalewam oczywiście. Co nie? Dopłynęło, pewnie wszystko dopłynęło. Chcę sobie to zebrać już. Zaraz tu przypłynie. Tak mi się wydaje. Aha, bo muszę jeszcze włączyć tika tego. Tak, czyli to tu. Tutaj w droperze nic nie ma. O, dobra, wpływa. Tutaj wpływa zboże. Znaczy, tutaj wpływają sadzonki. Tutaj ile rzeczy tam już... O, i w końcu wpływa zboże. Więc tutaj sobie chwilę powpływa, bo musimy to zostawić, bo pamiętajcie, jak ten cały nasz mechanizm tam jednak działa. W momencie, kiedy dopiero pociągamy za dźwignię, to dopiero wtedy ona tak naprawdę daje sygnał do tamtych droperów, czy też dispenserów, które przekazują właśnie te itemki wprost do skrzynki. O, tu mam fajne rzeczy całkiem, o których zbytnio nie wiedziałem. Teraz tak, co ja chciałem wziąć? Chciałem sobie zrobić... Wiem... Chciałem zrobić coś patyki. Po co mi patyki? Patyki mi są do zrobienia dźwigni, ale jednej dźwigni tylko. Teraz wrócimy tam i sprawimy, że... Dobra, ale to zaraz tam wrócimy w sumie, bo... Dobra, to niech to sobie w sumie jeszcze idzie. Zaraz wam pokażę, co się stanie, kiedy mu w końcu odłączymy ten prąd. Idziemy tutaj. Tu. I otwieramy te drzwiczki, dzięki czemu już każdy villager będzie pływał do góry i jednak będzie tam tonął, bo przecież tutaj jest ten, o czym zapomniałem. Trzeba zniszczyć tutaj to źródełko. Ajdź, dobra. Czyli będą po prostu sobie tutaj stacjonowały, mam nadzieję, całkiem dobrze. No coś im tam nie wychodzi. Mam nadzieję, że jakiś bachor się jednak uchowa w tej klatce. Dobra. Już wszystko tutaj fajnie wpłynęło? Zobaczmy. Wpłynęło wszystko fajnie. Mamy 1,5 staka. Popatrzcie, teraz kiedy to wyłączę, to on powinien teraz wrócić do pracy i zacząć sadzić to wszystko na nowo. Bo zacznie, tak? Chyba trochę ściął. Coś taki biedactwo. Nie wie, co robić. Może chwilę musi odpocząć. On ma w ogóle monobryw. To jest śmieszne, ale okej. I tu patrzcie, to jest właśnie ten mój odwieczny problem z jedzeniem. Taki, że już nie mam gdzie go naprawdę chować. Tutaj jeszcze marcheweczki. No, przynajmniej fajnie chyba, że jesteśmy do takiego poziomu, że w końcu no, możemy powiedzieć, że mamy za dużo tego jedzenia niż za mało. Będzie zapytać, dlaczego ja to wyrzucam, a to dlatego, że no, melon w końcu ma nieskończoność. I melony tutaj nie są akurat chyba rzeczą, której bym najbardziej chciał. O, no i proszę bardzo, on sobie wrócił do pracy i zaczyna sadzić zboże na nowo. Co jest, myślę, bardzo, bardzo fajne. I to, słuchajcie, ten proces będzie tak trwał w nieskończoność. W sensie jemu już zboża nigdy nie będzie brakować, bo jak mówię, jeżeli mu się skończy, to on sobie weźmie jakieś, które odrośnie. Proszę, ja na tą dźwignię będę cały czas pociągał i sobie posadzi na nowo. Chowa też sobie kilka tego ekwipunku, więc jest naprawdę gicior. Czy bachor już się tutaj zrobił? Wpadł tam może? Nie ma. No trudno. Więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, bo... W sumie myślę, że jest to chyba ostatni rozdział tej automatycznej farmy. Więc... Wow. W końcu się udało. Dobra, więc słuchajcie, mam nadzieję, że napiszcie w komentarzach, co robisz w kolejnych odcinkach naszej serii Minecraft. Bo jak już widzicie, no farma została chyba oficjalnie, myślę, zakończona. No chociaż... Nie zdziwcie się, jeżeli kiedyś będę jeszcze pewnie w jakiś sposób dopieszczał, bo ja już tak mam, że po prostu no lubię wszystko mieć na tip-top.
A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i cześć!